Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na Try Hack Me. No i chciałem zakończyć kolejną serię, czyli Frank and Herbie Try Again. Chyba tego samego pana. Box trochę nowszy, trochę jeszcze mniej ludzi zrobiło. No i co my tu mamy? Frank and Herbie nadal nie wiedzą, jak poprawnie używać Kubernetesa. Medium oczywiście. No i co my tutaj mamy? Tym razem tylko dwie flagi, a nie cztery jak ostatnio. Nieco tak dodania punkty. I co, rozpoczynamy. Scanlan mapę pokazuje nam bardzo defaultowe porty Kubernetesa oraz port 22. Tu widzimy jakiś GolanNet i tak dalej, i tak dalej. Nic raczej specjalnego. Coś, co mnie zainteresowało. Jak zobaczyłem to, to od razu wiedziałem, co trzeba robić. Ale i tak zrobiłem Content Discovery. To my tutaj mamy. UDP nic, tutaj też nic. Tutaj parę ciekawych rzeczy. Tutaj są te wszystkie takie. Tutaj powinien być jeszcze endpoint. O, tu jest właśnie POC. Weźmy zobaczyć, jakie są POC na tutaj. Bo tam jest API. Tutaj mamy PNG PHP. Bardzo nie wiem, co to ma być. Dostałem 400. Tutaj przerwałem, bo szło to bardzo długo. Tutaj nic. Tutaj chyba nic. I tutaj mamy info PHP. Co jest niesamowicie dziwne, jeśli chodzi o tą maszynę, bo. Jest to aż za proste. W sensie, co widzicie? To jest jakby RCE z tego co pamiętam w User Agencie. Ale no zobaczmy. Exploit DB. W sumie tu mamy linka w Kalim by default. No jak sobie tutaj wpiszę PHP 8. Ja nie mogę, co za. Tak? Mamy User Agent Remote Code Execution. Pobierzmy sobie. WGET. Python 3, 4, 9. Nam się nie dawało podać tego jakoś inaczej? Ok. No i dobra, nasz host jest tutaj. Jesteśmy rootem, jak widzicie. No się robi ta komenda plus to. Nie można tego jakoś ładnie poprawić. PMD, user agent. Print response. Jakbym zrobił to, to będzie działało? Czyli nie będzie działało? Szczerze, nie wiem do czego w takim razie to służy. A, to jest else. No dobra, zostawmy przy tym. Ale żeby ten shell był jakiś taki ładniejszy, to sobie może zróbmy reverse shella jakiegoś normalnego. Bash, czy coś takiego. Chociaż w sumie jesteśmy tym rootem, dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w varwu.html. Info PHP, index PHP. Zobaczmy ten indeks w sumie. Nic specjalnego. IP all. Jesteśmy tutaj na. To jest inna IP niż to. Mamy jakieś dockerka w dockerku, fajnie. Ja mogę, ja, ten shell to mnie doprowadza do, aż denerwuje mnie. Zróbmy to po ludzku. Nie ma jakiegoś ładniejszego, kurczę, backdoor RCE.
Rivers PHP. Dobra, target URL. Attacker IP, attacker port. No i już od razu to lepiej wygląda. Dobra, przejdźmy do roota. Czy coś tutaj jest? Nic. Czy coś będzie tutaj? Nic. Dobra. Tam było takie coś jak ubctl. Nie istnieje. Zobaczmy, czy możemy to pobrać w jakiś sposób. On Linux. Wget minus quiet, żeby on nie chce, żeby mi to sypało wszystko. A, no tak. Nie wget, tylko nieważne. Mamy tutaj tego kubectl-a. Teraz Python 3 minus m http server. Jest tutaj wget? Nie ma, jest curl. O kurczaczki. Jakby to wysłać? Dostrzegam delikatne problemy z tutaj. Może to nie działać tak, jakbym chciał. A jak dam exit, exit? O kurczę. No dobra, coś wymyślę zaraz. Dobra, chyba mi się udało. Zaciągnąłem do pomocy mojego kolegę ChatGPT. Napisał mi takie coś. Tutaj mamy pobieranie. I tutaj, jak widzicie, mamy templiczek. Także dodajemy go sobie. No i zobaczmy. Działa. Ok. Także teraz taka podstawowa enumeracja. Tak w sumie mógłbym to zrobić do user bin. Tak, żeby tej komendy tak po prostu używać. Get pod chciałbym zobaczyć. Mamy tutaj PHP deploy jako nasz pod. No i tam było, że jakieś błędna konfiguracja. No to zobaczmy sobie to Hactrix ponownie, tak jak oglądaliśmy ostatnio, tylko że teraz jestem trochę bardziej z tym oczytany i na bieżąco, więc powinno być dużo prościej.
Nie przetestowałbym aż tego one-linera, który tam gdzieś się pojawił. Kurczę, teraz znajdź to, człowieku, znajdź. Było jakieś tam road, coś tam. Nie tutaj. Factrix Kubernetes. Kurczaczki. Mam wrażenie, że w tym case'ie by to podziałało. No trudno, to innym razem. Kubernetes. Pods manipulation. Jakoś tak. Tutaj znalazłem to, czego o czym wtedy mówiłem, czyli z tym, to co na poprzednim filmie było, ale nie udało mi się to zrobić. I ciekawy jestem, czy to w tym wersji podziała. Z tego co ja rozumiem, to tutaj to jest taki one-liner, który pozwoliłby nam dodać swój obraz. Tylko że ten Kubernetes, jak wiecie, jest zawsze zamulony, więc to chwilę trwa. W ogóle ciekawi mnie, że te restarty następują, kiedy ja nic nie robię. To jest trochę interesujące dla mnie. Dobra, no to poczekam chwilkę i niedługo wracam. Chyba nie mam jakby nic do roboty. Ok, tutaj mamy, że no, nie udało się po prostu. Jeszcze tylko się upewnijmy, że na pewno tak się nie udało. O! Albo się udało, tylko coś mi tu bzdury piszą. To było w ogóle u moim katalogu root? To jest. Serio to było? Ja nie zauważyłem? Czy teraz coś głupoty gadam? Bo już teraz to nie wiem w sumie. Zgłupiałem na momencik. No to co, zróbmy to samo co w poprzedniej maszynie. Powinno się to udać bez problemu. Weźmy sobie ten, weźmy sobie po prostu podsa zrobimy. Trzeba by znaleźć, gdzie ty jesteś. PHP deploy. Jak to znaleźć? Nie get pods, tylko get node. Ok, ty jesteś tak. Wiem, że get node można minus output i na przykład JSON. Mnie interesuje taka nazwa. Tak jak myślałem. Docker.io.
Nie jest to? Vuln HP Backdoor. Mamy tutaj różne image. Weźmy tego na przykład. I utworzymy sobie to. Może zbyt skomplikowane to, co próbuję zrobić. Może spróbujmy jakąś wersję prostszą. Bo dobra. Tych arksów jest bardzo dużo. Też ich jest bardzo dużo. Dobra, znajdę coś prostszego i niedługo wracam. Znalazłem takie coś. Próbowałem poszukać tutaj jakichś podsów do Private Escalation. I tu mamy dużo podsów. Zainteresowanie Everything Allowed. Nie wiem, co tu jest, ale dajmy poda. Tu mamy reverse shell i exec. Zobaczmy tego execa chyba po prostu. I to jest bardzo krótkie, także już mi się podoba. No i dobra, zobaczmy. Sorry, zgubiłem się, gdzie jestem. Zobaczmy to tutaj, w getta. No i dobra. Pamiętacie naszego skrypta od kolegi GPT? Także zobaczmy. Jakby to przerobił sobie. W ten sposób pobierzemy ten pliczek. No, mamy PHP, więc bez problemu powinniśmy dać radę. Gdzie my jesteśmy? W katalogu roota. I ok, mamy ten plik. No i teraz chcielibyśmy nowego poca jakby zamontować. Ja ostatnio to robiłem komendą apply. Apply. O, mniej więcej tak. Minus apply to. Teraz się tylko modlę, żeby tutaj nie było jakiegoś powalonego tego. Jest created, ale boję się, że tam jest jakiś powalony obraz. No chyba nie ma żadnego obrazu. Kurde, Ubuntu. I to się nigdy w życiu nie utworzy. Muszę od nowa robić. Już wam pokazuję, że to się nigdy nie utworzy. Get. Chyba, że jest taki obraz na tym. I tu jest creating container. Kubernetes tam było. Delete. Deploy. Deploy. Tak się pisze deploy chyba. Not found. Dobra, może mi się uda. Tylko zmieńmy to. Że edytujemy sobie everything allowed. I nazwiemy cię everything. I tutaj obraz, bo jest image. Image zmienimy z Ubuntu na tego, co miałem tu zapisany. A, nie zapisałem. Tam był ten image vuln. Gdzie to jest? Halo? Docker.io to było. Zmienimy na to. Jeszcze raz użyjemy skryptu do pobrania. Usuniemy to everything. Pobierzemy to jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz tutaj zrobić tego deploya. Jest created. I po created chcemy sobie wylistować, czyli to będzie get pod. I tu widzicie jest image pullback, a tu jest running. On się od razu uruchomił, instantly. I teraz wystarczy wziąć to, exec it, nazwa bin bash. Exec. A, minus it, ok. Minus it. Te minusy spróbujemy, jeżeli nie wejdzie. O, działa! Jesteśmy rootem.
Jak widzicie, jest dużo więcej tych. Przejdźmy do roota. O. Host. Tu mamy cały file system. Przechodzimy do roota. I tu widzicie, jest flaga roota. Teraz przejdźmy do home'a. I widzicie, mamy flagę usera. Także box został przeze mnie ukończony, więc dzięki za uwagę i na razie.